Dobra, ja już być. No tak, Fury pozamiata. I dostać dzięki mnie dwa rzadkie osiągnięcia, Anioł Śmierci i Apokalipsa Śmierci. No tak. Zastanawiam się, czy to się opłacało. Od czego zależą moce psychiczne? Wiesz co, nie, to są randomowe chyba, to jest totalnie randomowe. Czy dostaniesz, czy nie? Jeśli chodzi o moce psychiczne. Dobra, koszary. Szkoła oficerska. Kupmy im. Dobra, medale mamy jakieś? Nie mamy żadnych więcej medali. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. 150, cholera. Czarny rynek. No. O. O. Doskonale. Natychmiast rozpoczniemy przygotowanie kandydata do operacji. Poinformuję cię, gdy proces modyfikacji genetycznej dobiegnie końca. Spoko. Ta istota najwyraźniej należąca do kasty dowódcy obcych odpowiedzialnej za tę inwazję okazała się niezwykle ryzykownym i trudnym obiektem przesłuchania. Mimo naszych wcześniejszych osiągnięć, naszych wcześniejszych doświadczeń z chronieniem placówki przed działaniem zdolności obcych psioników, moc tego więźnia przerosła limity wyznaczone podczas wcześniejszych prób. Większość uzyskanych od niego informacji była co najmniej tajemnicza, a obiekt robił wszystko, by oprzeć się nawet naszym najostrzejszym technikom przesłuchań. Jednak eksperymentalny sprzęt, który wykorzystujemy do monitorowania aktywności mózgów obcych, wykrył niezwykły wzór aktywności neuronów, prawdopodobnie ściśle związany z mocą istoty. Ta informacja z pewnością pomoże nam skrócić czas badań na różnych polach. Oh yeah. Czy masz dużo do modyfikacji? Nawet nie wiem, wiesz? Musiałbym zobaczyć. Koszary. Laboratoria. No, trochę jeszcze masz do ten. Niewiele u ciebie pakowałem. Bo mówiłeś, że nie chcesz się przemienić w gada. Naprawa siw. Spoko. Odlewnia. No, musimy tutaj te projekty porobić, ale kasa jest potrzebna. Testy psioniczne. Po dodaniu odrobiny meldu do pigmentu skóry, wróg wewnętrzny, że żołnierze mogą zmieniać kolor jak kameleony. Oh yeah. Właśnie, co to za achievement? Co on daje mi? Podaj jednego żołnierza 5 modyfikacjom. Oh yeah. Oh yeah. Zobaczmy, jak wygląda nasz żołnierz. Nie, no jeszcze jest spoko. Właśnie, laboratorium psi. Zobaczmy. 2 dni jeszcze, dobra. Popatrz na drugi perk w nogach. Czekaj. Posunęliśmy się w modyfikacjach genetycznych dalej, niż ktokolwiek przypuszczał, że to możliwe. Szpieg adaptacyjny. Tak. Są pod wieloma względami czymś więcej niż ludźmi. Wszystko w imię zwycięstwa. Pozostaje pytanie, co się z nimi stanie, gdy już je osiągniemy. Pokaż wyniki. Diana Hall utalentowana. Oh damn. Spoko. Laboratorium psi. Jak już przetestowaliśmy. Go jeszcze nie testowaliśmy. Grenadier. Przetestuję wszystkich. Testy psioniczne. Rada za 14 dni.
pierwszy chce skakać. I wanna jump! Kasa potrzebna jest. Hmm, 70 kawałków broni przekaż. 125, okej. Okay. Chcesz skakać, powiadasz, tak? Będzie załatwić skakanko. Proszę bardzo, dzięki na życzenie. Wkrótce przygotuję ochotnika do operacji. Odlewnia. Informuję, gdy procedura dobiegnie końca. Ulepszona apteczka, o tak, to się przyda. Dzięki nam chłopaki z odlewni mają pełne ręce roboty. Dam im znać, że masz kolejny projekt gotowy do produkcji. Tak jest. Rada za 12 dni, spoko. Dowódco, otrzymaliśmy liczne prośby o pomoc. We wszystkich miejscach zaznaczonych na Hologlobusie trwają porwania. Meksyk. Idziemy Meksykowi pomóc. Dobra, czyli tak. Tu usuwamy. To może być, to może być. To może być. Dobra. Teraz tak. Zastępstwo snajpy. Gdzie jest zastępstwo snajpy? Halo? Czy leżysz ty... A, mój Boże. No, gdzie są moi snajperzy, no? Muszę jakiegoś, kurde... niewecznego, kurde, tutaj wziąć. Klikaj na to, nie tam... Może być... Nie to, scope... To stosuj... Zmieni mi tylko włosy, jesteś za bardzo podobny. No, możesz być. Szalony. Tak, grenadier. Jeszcze jeden grenadier by się zdał. Nowa. Wyposażenie. Szkieletowy. To jest ciężka plazma, spoko. Edytuj? Nie, czekaj. Jeszcze jeden szturmowiec. A, może być. Może być i to. Tylko tej chyba? Braliśmy pancerz? Właśnie. Mój wszędzie, patrz na to. Ta. Lądownik dotarł na miejsce. Władze Brazylii poprosiły o naszą pomoc, dlatego udamy się właśnie tam. Odebraliśmy komunikat. No i lecimy. Tu wielkie niebo. Sztab, zgłoszcie się. Zespół uderzeniowy dotarł do SD. Melda jednego widzimy. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. Ciekawy gadżet w polu widzenia. O mój Boże, kameleon. To mi się podoba. Ej, nie widzę. Oh boy. Oh boy. Kameleon. Pudło? Idę w to miejsce. Bang, bang, bang. Po tobie, stary. Jeden problem mniej. Tak jest, jeden problem mniej. Piąteczka. Szalony. Pokaż, co tam jeszcze ukrywasz w środku. Dobra. Zatem sprincik. Jedziemy, jedziemy. Widzę kosmity, atakują.
Hello, hello. Ten ucieka. Już się przeraził. O, o. Przygwoździli mnie do ziemi. Idą na nas. Masakra. Bang. Tak jest, dwa razy do tego samego. Kocham tą specjalność. Co to było? Ole mi dygnął. Ole mi dygnął, ham jeden. Bank. Bank. Okay. Nie, to nie doleci, bym musiał. Kurde. Chciałbym zrobić to tak. Siedem, zastraszenie. Spadaj na drzewo. Muton jeden. Siódmeczka. Będzie bolało. Oj, będzie. Oj, będzie, będzie. Jak sobie życzysz? Szósteczka? Poszedł granat! Tak jest. Dostał. Dostał za swoje. Dobra, to będzie ryzykowne. Niestety pudło. Próbują nam zwiać. Spychamy ich. To chodź, chodź, chodź. Bang. Prosto w główkę. Kolejny, please? Nie? Oho. So sad. Jednak nie. Bang. Ufok zneutralizowany. Ostatnie naboje poszły w cholerę. Bang, bang. Lucky Luke. Dobra, ciśniemy. Ktoś tu jeszcze oberwał? Nie, chyba nie. Już się za to biorę. Ciekawy gadżet w polu widzenia. Dobra, sześć tur. Sześć tur. Zwiększę tempo. No, musimy zwiększyć tempo. Przechodzę na pozycję. Okej. Już tam jestem. Ta nie ma amunicji. O, o. Luzik. Pilnujcie skrzydeł! To ten go nie widzi? Serio? No, naprawdę? Ufok odstrzelony. Ślepok.
prostu ślepok. Biegnę. W drodze. Tu coś będzie na pewno. Potwierdzam rozkazy. Ruszam. Myślę, że to są bugówki z tych mutantów. Tak, tak, tak. Istny żywo mięcho. Dobra. Tak jest, dowódco. Dobra, są w tamtym budynku. Ale zabezpieczony. Jest elegancko. Teraz to kurde można... Można rzeźnić. Dobra. To jest snajpa. Snajpa może tutaj... Kto tu jeszcze jest? Kogo my tu jeszcze mamy? W drodze. Dobra, i to jest ten. Tak jest. Ukryty. V-Brain. nie, gdzie jest snajper? Snajpa? Tak. Jedziemy z tym koksem. Już się za to biorę. Dobra, to ustawmy tak. To ustawmy jeszcze może tak. Już biegnę. Czup, 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 czup. Tak jest, wykonuję. Pięknie. Bardzo pięknie. Warta? No chodźcie, wyjdźcie tylko. Dobra, jest coś gdzieś tutaj. Tak jest. Ulala, magnifico. Ujawniono. Szósteczka, a szósteczka jak wejdzie. Nie, nie wejdzie. Niedobrze, niedobrze. Szósteczka by musiała... Z tej strony. O, jest, jest, zapała. Pięknie za pięć. Dobra, i teraz pytanie. Czy ta rakieta? Rakieta nie przejdzie, nie? Czy kurde, brakuje nam naprowadzających. Brakuje nam naprowadzających. Tak jest. O, hello, hello. Bang. Robi się. Okay. Teraz tak. Zróbmy to tak. Ruszam.
pytanie, czy jak za siódemkę? Dół. Co to jest za granat? Czemu ona chce go tak rzucać? Przez drzwi nie przerzucisz kobieta? No nie przerzuci go. Ruszam. Dobra. Jestem w drodze. Bo ten to na pewno nie dorzuci. Nie ma szans. Dobra, to zobaczmy, co z tego będzie. Najwyżej trochę dostanę. Cholera, blisko było. Fart. To wykańczamy cię. Krzyżyk na drogę. Pech. Osiągnięto cele operacyjne. Doskonała robota, dowódco. Udało się wam pozyskać duże ilości meldu bez żadnych strat. Tak jest. Jestem pod wrażeniem. Będziemy w kontakcie, dowódco. Oh yeah. Co my tu mamy? Modyfikacja genetyczna, okej. Okay. Miejsce lądowania UFO? Pytanie 3, koszary. Ej, dobra, Polak jest dostępny, tak? Dobrze widziałem, nie? Tak, Polak jest dostępny. Wykryto kontakt. Nasz Polak jest dostępny. Ej. Kto mu, kurde, ten zabrał broń? A, tu jest. Okej, dobra. Teraz tak. Temu damy tak. Tu jest wszystko okej. Jak działają umiejętności psioniczne? Jasne. Nie ma sprawy. Grenadier, tu jest okej. Dobra, tu wszystko wygląda, że jest okej. Tu jest apteczki są. Jest gitara. No jasne. Znaczy, te umiejętności psychiczne się rozwijają wraz z używaniem. Powinniśmy ruszyć do Argentyny. Zdaje się, że tam zagrożenie jest najpoważniejsze. Więc sądzę, że teraz będziemy mieli okazję. Namierzyliśmy statek obcych, który wylądował w okolicy. Tu wielkie niebo. Jesteśmy w pobliżu nieprzyjacielskiej SL. Uderzamy się, Macaraber. Czekamy rozkaz do działania. Słyszę was, wielkie niebo. Spodziewajcie się silnego oporu. To było lądowanie, a nie katastrofa. Jestem w drodze. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z okrętem zaopatrzeniowym. Ma olbrzymią ładownię. Skoro obcy próbują sprowadzić tak wielkie ilości materiałów, to znaczy, że niebawem czeka nas eskalacja działań militarnych z ich strony. Eskalacja działań militarnych? No coś podobnego. Plecak odpalony.